ważne wydarzenia. Ważne spotkania. Najważniejsze rozmowy. Na Starym Rynku. Marta Szulborska, witam Państwa. Na Starym Rynku gościmy prezesa Zarządu Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pana Jerzego Brodziuka. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, pytanie, dlaczego spółdzielnia walczy z miastem? To jest takie pytanie dobre, bo wygląda na to, że taka opinia się uciera powoli, że spółdzielnia czegoś tam nadzwyczajnego żąda od miasta. Tymczasem jest to typowa propozycja ze strony spółdzielni mieszkaniowej i handlowa z jednej strony, a z drugiej strony próba kontynuacji tego, co kontynuowaliśmy już od 2003 roku z poprzednimi władzami miasta, a mianowicie regulacji własności terenów, które w mieście Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada dosyć liczne, dosyć dużej powierzchni i w różnych miejscach. W części te tereny służą, praktycznie rzecz biorąc, w większym stopniu osobom trzecim niż samej spółdzielni. I stąd od 2003 roku kontynuujemy taki proces wymiany, przekazywania terenów, regulacji generalnie, który można dzisiaj skwitować tym, że już miasto przejęło ponad 3,5 hektara gruntów pod różnego rodzaju drogami, dojazdami, placami. I to dotychczas było przejmowane bezpłatnie. Zawsze to spółdzielnia przekazywała miastu i to również z projektami zagospodarowania tego terenu lub też z pewnymi robotami, które już na tych terenach wykonaliśmy. 8 lat już trwa taka regulacja, tylko nie zostały jeszcze uregulowane sprawy odnośnie zamiany działki na Strzelnicy na część działki przy ulicy Reymonta. I znowu tego problemu by nie było, gdyby z kolei miasto nie zwróciło się do spółdzielni łomżyńskiej przy okazji budowy basenu i parkingu dla dojeżdżających, przyjeżdżających na ten basen mieszkańców z propozycją zamiany. Nasz teren o powierzchni 7000 metrów kwadratowych przekazaliśmy miastu i dzisiaj stoi tam basen, dzięki temu mamy piękny, nowoczesny obiekt. A z drugiej strony miasto zaproponowało nam działkę po drugiej stronie ogrodzenia szkoły, gimnazjum publicznego numer 1 i ta działka miała być też o powierzchni 7000 metrów. Ostatecznie skończyło się na 5000 metrów, dlatego że akceptowaliśmy propozycję miasta, żeby zostawić układ przejść do parku taki, jaki obecnie istnieje. W związku z czym przejęliśmy mniejszą działkę, wybudowaliśmy również to przejście, wystąpiliśmy o projekty zagospodarowania kolejnej działki i to, co dzisiaj miasto sprzedaje, to jest praktycznie rzecz biorąc działka wytyczona przez Łomżyńskie Spółdzielnię Mieszkaniową i przeprowadzona przez wszystkie formalne sprawy przez Łomżyńską Spółdzielnię Mieszkaniową. Gdybyśmy wówczas, licząc się z tym, że stanowisko miasta ulegnie zmianie, zażądali ekwiwalentnej zamiany, to otrzymalibyśmy wtedy 7000 metrów kwadratowych działkę i nie byłoby żadnego problemu ze sprzedażą tej dzisiaj spornej działki. Ale Urząd Miasta nie chce zamiany działek tej ze Strzelnicy na część działki przy ulicy Reymonta. Jak to wygląda, przeliczając na pieniądze, jaka to będzie wartość? To trudno powiedzieć, dlatego że to biegli oszacują, ale można powiedzieć tak, że my zaoferowaliśmy miastu i to już w czerwcu 2010 roku, później powtórzyliśmy to jesienią, wreszcie wysłaliśmy formalne pismo w lutym 2011 roku, doprowadziliśmy do kilku spotkań, doprosiliśmy się o te spotkania w sumie i do tej pory nie mamy formalnie żadnej odpowiedzi przewidzianej kodeksem postępowania administracyjnego, czyli my właściwie wiemy z nieformalnych rozmów o tym, że działka idzie do sprzedaży i ze stanowiska miasta w tej sprawie, z wypowiedzi władz miasta, natomiast formalnie na piśmie nic na ten temat nie mamy. A jeżeli chodzi o stanowisko władz miasta w tej sprawie, to zobaczymy, co w tej sprawie ma do powiedzenia zastępca prezydenta Łomży, pan Beniamin Dobosz. Sprzedaż gruntów miejskich pod budowę czy pod rozwój miasta
niesie dodatkowy aspekt w postaci dochodów budżetowych, które zostały przyjęte przez Radę Miasta podczas uchwalania budżetu miasta na rok 2011. Innymi słowy, prowadzimy zrównoważoną gospodarkę w zakresie obrotu nieruchomościami miejskimi tak, aby dochody uzyskiwane ze sprzedaży działek miejskich, również o charakterze budowlanym, stanowiły jedno z istotnych źródeł zasilenia budżetu miejskiego, który, jak wiemy, przeznaczamy na wiele równie czy pożytecznych celów. Propozycja Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, aby powyższa działka stanowiła swoisty ekwiwalent, rekompensatę czy aktywo, na które miasto mogłoby wymienić się z Łomżyńską Spółdzielnią Mieszkaniową za działki czy grunty będące obecnie we władaniu Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jest przez nas traktowane jako zupełnie odrębny temat i zupełnie inną kwestię, którą nie chcemy i nie wiążemy z działką na ulicy Rejmonta. W rozmowach z Łomżyńską Spółdzielnią Mieszkaniową kilkakrotnie deklarowaliśmy gotowość podjęcia rozmów na temat harmonogramu, zakresu, kwot, którymi będziemy posługiwali się w przyszłości w związku z naszymi możliwościami budżetowymi. Mówimy o tym w ten sposób, gdyż nie możemy założyć, że budżet miasta będzie poddany pewnemu dyktatowi sprowadzającemu się do konieczności wyasygnowania bardzo wysokich kwot tytułem zaspokojenia ewentualnych, niejednoznacznych, podkreślam, roszczeń Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. A dlaczego niejednoznacznych? Otóż stoimy na stanowisku, że jeżeli miasto wspólnie z Łomżyńską Spółdzielnią Mieszkaniową podejmuje wysiłek inwestycyjny w określonych kwotach, gdzie 3/4 środków pochodzi z budżetu miasta, 1/4 pochodzi ze środków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i budowane są tereny rekreacyjne służące młodzieży, mieszkańcom osiedli znajdujących się w zasobach Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, innymi słowy, nasi mieszkańcy, nasi obywatele i jednocześnie mieszkańcy OSM-u korzystają z tych urządzeń, to wydaje nam się, że leży to w ramach statutowych powinności Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i miasta. Czyli generalnie chodzi o zasilanie budżetu miasta, panie prezesie. Jak pan odniesie się do wypowiedzi? Prawdopodobnie to leży u podstaw takiego sztywnego stanowiska, dlatego że myślę, że każdy włodarz miasta dobrze by się zastanowił nad propozycją przejęcia praktycznie 3 hektarów gruntu w zamian za 0,5-hektarową działkę. My dlatego tak dążymy do przejęcia tego 0,5 hektara w zamian za całą resztę terenów będących w posiadaniu Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym Strzelnicy, ale w tym i dojazdów, jeszcze raz podkreślam, do osób trzecich, a także ulic miejskich. Także na miejscu miasta dobrze bym się zastanowił, czy nie stracę, sprzedając tą działkę. My z kolei dążymy do tego, żeby tą działkę przejąć, dlatego że leży ona praktycznie w środku terenów, czy też tuż obok naszych terenów i praktycznie każdy inny włodarz powtórzy sytuację, którą już mamy w kilku miejscach, czyli nadal będzie korzystał z naszych terenów, z naszych parkingów, z naszych placów, za które płacą członkowie spółdzielni. My natomiast dążymy dzisiaj do takiej sytuacji, w którym wszystkie koszty ponoszone przez członków spółdzielni będą racjonalne i będą dotyczyły majątku, ich majątku, członków spółdzielni. I stąd taka rozbieżność interesów. Panie prezesie, a czy stracił pan na terenach Strzelnicy, które były działkami budowlanymi? Tam mogły powstać nawet 4 bloki. A tymczasem jest... To znaczy mieszkańcy, myślę, że nie stracili. Mieszkańcy uzyskali teren zielony, w którym mogą jednak wyjść na spacer, mogą wysłać tam swoje dzieci i to nie tylko mieszkańcy Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ale jak słusznie podkreśla pan prezydent, całego miasta. W związku z tym zabudowa tam, stworzenie
takiego całkowicie zurbanizowanego, mocno zurbanizowanego terenu, bez przestrzeni, bez oddechu, no myślę, że kłóci się ze standardami, nowoczesnymi standardami życia. Nasi mieszkańcy i tak są zamknięci w tych starych budynkach, w starych osiedlach stłoczonych i nie chcemy powtórzyć tego, co się dzisiaj dzieje na nowych terenach. Niech pani zobaczy, całe tereny nowo kupowane są zabudowane bardzo ściśle. My chcemy dostarczać ludziom również, podkreślam to samo, co pan prezydent, dostarczać możliwości wypoczynku. Z tym, że pan prezydent tutaj jakby się myli. Nie można funkcjonować, nie może dwóch gospodarzy funkcjonować na jednym terenie. Nie może być sytuacji, w którym praktycznie przy każdej organizacji imprez masowych będzie dochodziło do naruszenia ustawy o imprezach masowych, o ile organizator tej imprezy nie przyjdzie do łomżyńskiej spółdzielni mieszkaniowej, która jest posiadaczem tego terenu i nie uzyska od nas zgody. Już tak się dzieje. Rolkarze, którzy mieli imprezy, tam organizowali te zawody swoje, przychodzili do nas z prośbą nie tylko o to, żebyśmy ufundowali puchar jakiś, ale również o to, żebyśmy wyrazili zgodę, bo MOSiR też nie mógłby wyrazić zgody. Paranoiczna to sytuacja, w której właściciele urządzeń, jest miasto właścicielem urządzeń, a gospodarzem terenu, właścicielem terenu i ponoszącym koszty odpłat podatków są członkowie spółdzielni. To jest absurd. Czy obiekcje łomżyńskiej spółdzielni mieszkaniowej ograniczają się tylko do strzelnicy? No i tu jest problem taki, że chciałbym uspokoić członków spółdzielni, że miasto nie jest w stanie zagrodzić nam żadnego dojazdu, dlatego że to my płacimy podatki dla miasta, a nie miasto dla spółdzielni. Czyli my również jesteśmy, właśnie no to padło w prasie, być może przejęzyczenie, pan prezydent się przejęzyczył, że może rozważy możliwość zablokowania dróg dojazdowych do łomżyńskiej spółdzielni mieszkaniowej, a dziennikarze to podchwycili, może zbyt mocno uwypuklili. Natomiast my taką możliwość posiadamy. Dlatego też zwróciliśmy się już dzisiaj do kilku instytucji oraz osób, wysyłamy listy do osób prywatnych z prośbą o przyjście i podpisanie z nami umów na korzystanie z terenu, które miasto nie chce, bo dzisiaj już wiemy, że nie chce przejąć. Dlatego, że no, nie może być sytuacji, w której my płacimy podatki, a ktoś inny korzysta z naszych terenów. I w związku z czym będziemy dążyć do uregulowania tej sprawy, również drogą, jeżeli dojdzie do ugody, drogą sądową. Taki wniosek, taki pozew w stosunku do na przykład Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, który korzysta z naszej, będącej w naszym posiadaniu ulicy Sięgacza Kopernika, już praktycznie kierujemy. To samo dotyczy zresztą mieszkańców mających dojazdy od ulicy Kanalnej. No i wreszcie jest taka dziwna sytuacja, tutaj nie mówimy o wysuwaniu jakichkolwiek żądań partycypacji w utrzymaniu kosztów, ale niedługo miasto otrzyma wniosek również o uregulowanie spraw ulicy Raganowicza. Mogę pani pokazać, oto tak to wygląda sytuacja na przejeździe. Tu jest faktycznie istniejąca ulica Raganowicza. W rzeczywistości ta ulica nie ma ciągu. Odcinek przy strzelnicy nie jest w ogóle nazwany. Czyli tam nie ma dojazdu? Nie ma. Ciekawe, a natomiast ta część terenu ulicy Raganowicza leży na terenie będącej w posiadaniu łomżyńskiej spółdzielni mieszkaniowej. Co ciekawe, każdy zauważy, że strzelnicza ciągnie się wzdłuż strzelnicy, wzdłuż terenów tych rekreacyjnych, ale w rzeczywistości strzelnica dochodzi tylko do drugiego budynku tego wojskowego. Natomiast dalej w planach miasta jest to już teren całkowicie w posiadaniu miasta i teren dojazdowy do budynku spółdzielni. I miasto musi to uregulować. Miasto również ten element musi uregulować. Także my mamy w tej chwili sytuację taką, że wbrew temu, co pan prezydent mówi, że miasto nie może się poddać dyktatowi, a miasto poddaje się cały czas dyktatowi chociażby ustaw i chociażby na przykład karty nauczyciela, będzie musiało miasto jednak w tym momencie, skoro nie chce przystąpić do rozmów, mimo, i tu jeszcze jedno sprostowanie, to my przyszliśmy do miasta z propozycją ustalenia harmonogramu przejmowania tych części, a nie odwrotnie,
tych części gruntów położonych w różnych terenach miasta, w różnych częściach miasta. Także dzisiaj, skoro miasto nie przystąpiło do rozmów z nami, my po prostu wysłaliśmy propozycję ugody sądowej, miasto również się nie zgodziło. W tej chwili wstępujemy na drogę postępowania sądowego i ostatecznie wyrok sądowy będzie tym dyktatem dla miasta, ale już ostatecznym. Panie prezesie, kto może stracić więcej poprzez skierowanie tej sprawy na drogę sądową? Spółdzielnia czy miasto? No, spółdzielnia nie sądzę. Natomiast miasto, skoro zrezygnowało z przejęcia 3 prawie hektarów w zamian za 0,5 hektara, no to myślę, że każdy przedsiębiorca, każdy mieszkaniec miasta sam może ocenić, czy postępuje słusznie, czy też nie. Panie prezesie, dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był prezes Zarządu Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pan Jerzy Brodzioł. Dziękuję panu. Dziękuję panu. Do zobaczenia. Dziękuję państwu.